Na polach koło Międzyrzecza hula wiatr. O wielkim systemie obronnym III Rzeszy przypominają jedynie te konstrukcje. Dziesiątki metrów niżej rozciąga się podziemne miasto. To bunkry międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Wybudowano pas umocnień, który zabezpieczał całą granicę i centralny odcinek właśnie nosi nazwę międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Sięga od Gorzowa praktycznie do Zielonej Góry. Budowa fortyfikacji rozpoczęła się w 1934 roku na rozkaz Adolfa Hitlera. Miały one zabezpieczać wschodnią granicę III Rzeszy w miejscu tzw. Bramy Lubuskiej na wypadek ataku ze wschodu. 4 lata później, planując atak na Polskę, Niemcy budowę wstrzymali i nigdy jej nie ukończyli. System jest jednak i tak ogromny. Podziemne korytarze są teraz główną atrakcją turystyczną województwa lubuskiego. To jest perełka zachodniej części Polski. Jest to jedyny obiekt militarny z obszaru XX wieku, który został utrzymany w tym stanie. Jest przecież tam trasa 30-kilometrowa, którą naprawdę można niejedną godzinę spędzić. Tylko w zeszłym roku bunkry odwiedziło blisko 50 tysięcy miłośników historii. W latach 30. to w pewnym sensie niemiecka myśl techniczna była na jakimś poziomie, prawda, że powstawały takie fortyfikacje. System obronny jest tak wielki, że architekci przewidzieli w nim wewnętrzną kolej. Ponad połowa korytarzy ma dobrze zachowane torowiska. Kolejka jeździła w systemie, natomiast jeździła jako kolej budowlana, kolej, która pozwalała przewozić ładunki. Natomiast my chcielibyśmy zreaktywować ją, przywrócić, pokazać, jak to funkcjonowało, jak to działało. Na razie pod ziemią jeździ tylko taki pojazd. Kilometr dalej stoi pełny skład z wagonami, podobny do tego, który być może za rok wyjedzie na tory międzyrzeckich bunkrów. Jeżeli zgodzą się urzędnicy kolejowi i ekolodzy, cały rejon to bowiem rezerwat nietoperzy. Od 3 lat zbieramy stosowne uzgodnienia, pozwolenia. No mam nadzieję, że w przyszłym sezonie uda już się tę kolejkę uruchomić. Koszt inwestycji szacuje się na 250 000 zł. Dla władz Międzyrzecza to kluczowa sprawa. Z relacji i rozmów z Radą wiemy, że jest to rzecz, którą trzeba jak najwięcej zaangażować środków po to, aby uatrakcyjnić ziemie międzyrzeckie, a po to, żeby ludzie jak najmilej spędzali ten czas, no i wyjeżdżali naprawdę z uśmiechem. Bo takiej podróży w czasie jak tu i to podziemną koleją nie odbędą w żadnym innym miejscu Europy. Tomasz Gontarz, Superstacja Międzyrzecz.